Siemka, oto jest filmik informacyjny co do hodowli. Od razu na początku powiem, przepraszam, że nie było filmów w tym tygodniu, ale ponieważ byłem chory, a no miałem ten katar i w ogóle dalej mam, nie zrobiłem filmów. Ale postaram się teraz to nadrobić. Od razu też powiem, jutro Q&A. No może powiem, w niedzielę zrobię, ale jeszcze zobaczymy. Dzisiaj wam powiem, co się zmieni w mojej hodowli, co już zostanie zmienione na stałe i w ogóle. Więc zaczniemy sobie może od tej samicy. Dzwoniłem do byłego jej właściciela i mówiłem się z nim, że ją sobie dopuszczę za tydzień w sobotę. Do tego samego, co od niej kupowałem, no od niego ją kupowałem. I teraz mam dla was takie pytanie. Jaką barwę samca najlepiej wybrać? Baran francuski, niebieski srokacz, Madagaskar, taki szary czy czarny, biało-czarny i biały. Piszcie w komentarzu, jakie wybieracie. No ja od razu wybieram na niebieskiego, ale to zależy też od was. Co będzie. No i to będzie tyle u tej samicy. Ona została, a to w sumie zaraz powiem, bo jak widać, ona jest tutaj, ta jest tutaj, ta jest tu, bo ponieważ no nieciekawie to wygląda tutaj z tą. Właśnie jutro chcę się tym zająć tutaj. W ogóle wodę mi wylewała i wszystko, tutaj przesadziłem, to jest wszystko dobrze na stan dzisiejszy. Co do tej samicy, to jest to samo. Niestety nie kupowałem u niej jej. Ona została zakupiona w hodowli od mojego znajomego niedaleko mnie i też jedzie na krycie, żeby ją samiec pokrył. I to samo pytanie mam, jaki samiec, żeby ją pokrył. Albo nie te same, tylko może u niej ktoś inny, znaczy inny samiec. Może jak tu wybierzecie niebieskiego, to tu możecie na przykład madagaskarowy. Jakoś tak się mówi tą barwę. No i tu tej samicy jest tyle, jeszcze sobie krótko damy trochę paszy. Co do tego samca. Otworzymy sobie może. Ciężko. Otwiera. Dobra. Dobra. Co do tego samca, to u niego w sumie się nic nie zmieni. Mam zamiar do niego sobie zakupić samiczkę belga. Bo dużo osób pytało się, czy będę też hodował belgijskie, czy w skrócie belga. I tam dla was pytanie, czy belga, czy w ogóle samicę mieszaną do niego kupić. Ten samiec jest tylko na krycie. Znajomy sobie przywożą, żeby on sobie samicę krył. No i dobra, tu też u niego będzie tyle. Nie będę go zabijał, bo po prostu ja nie zabijam królików. Wszystko mam na sprzedaż. A sprzedać go też nie sprzedam, bo już jest dość stary. Zaraz zobaczymy, zrobiłem sobie kartę, to już wszystko o nim opisane. Zeszyt i w ogóle. Zamkniemy sobie tu na jedno, bo też zaraz będzie dać. Pojdę jeszcze, na razie jest tak, jak można widać, jest żółta woda. Teraz mówię, to nie są glody, tylko to jest witamina. To jest w tym baniaku, bo zrobiłem w tym baniaku, miałem dotąd i w tej kodewce, chociaż mi się już skończyło, bo w tym tutaj mam to pomieszane z tym,
to z tym, a w konewce mam tylko to wlane. No tutaj mam zeszyt, zaraz sobie zobaczymy, tu mam taką kartę poprzyklejaną na szybko, jeszcze tu porobię. Rasa królika, BF, ilość kilogramu podawania paszy, to jest jeden kubeczek, wiek 1,5, 8 miesięcy, samica 0, ilość młodych 0,0, ilość kotów 2 i 0. Jeszcze tu mamy mieszaniec, 1, tak samo wszystko, 1,5 roku, samiec, no i tutaj no, wykotów młodych to nie liczę. W tym zeszycie, o nie, tak w sumie nie będzie, konewkę muszę sobie posprzątać. W tym zeszycie mam zapisane co do hodowli, w ogóle informacje, no i tu jest stan hodowli, baran francuski, mieszanie i w ogóle numer klatki, rozliczenia co do następnych królików i w ogóle zakacanie, szczepienie. No i to jest tyle na razie. Wszystko po prostu wypisane. O, tutaj nie mam zakacanie, muszę sobie wpisać za niedługo te dwie samiczki. Dzień zakotu, dzień wykotu i ilość młodych. To jest tyle w tym zeszycie. Sobie go tu tam mam. No i dobra, dam sobie teraz tylko paszy. Jeden widz powiedział, żebym dawał, przepraszam, uszyłem kamerą, żebym dawał w ilościach, a nie pewne karmina. Zrobiłem dawać takie kubki, bo ten już pęknął, nie wiem czemu, ale okej. Mam ich na razie dość dużo. Z taki o, sobie kubek. Ja sobie wsypuję tak do tego, żeby nie co chwilę, bo wezmę ten, bo ten jest pięknie. I w każdej klatce tam pisało, tu pisało, że po jeden, wszędzie po jeden, tu jeden, tu jeden i tu jeden kubeczek. Więc no idziemy z tym. Słuchajcie, jak sobie królik pije. Dobra. Tu jeszcze mam sobie, chcę zrobić taką deskę, żeby tu sobie można było kłaść. W ogóle, ale tu sobie na razie tu położymy. O, już otworzyła nawet sama. Samica jest, no nie wiem czy jest przyzwyczajona z innej strony. Klatki będzie, ale... No i sobie nabieramy. Myślę, że pytania do Q&A będą pod tym filmikiem. Właśnie ciężko mi trochę nabiera, bo samica zaraz wyjdzie, ale okej. Okay. Bo jedną ręką to ciężko. Zwyczajnie dwoma rękami robię i mam szybciej. Dobra, jest jeden kubeczek pełny. Sypuję. Jak będzie kotna, to będzie chyba, będę je wsypywał dwa. I tylko będzie też obcinanie pazurków i czesanie królików. Pojawi się na kanale. I za niedługo też nowa seria. A co do nowej serii, to dowiecie się za niedługo. Mam też może jakieś pytanie dla was, może teraz mi się rozsypie. Teraz w niedzielę live bym zrobił, podpowiadam na resztę waszych pytań. Ja mówię, ciężko mi się to robi. Dobra, jest przez miś. To jest film informacyjny. Bo nie chciałem robić z wieczornych obowiązków, a w sumie nie ma tak dużo dawania, bo tylko paszę im teraz daję wieczorem, bo wody nie piję aż tak dużo, bo no jest dość zimno, jest teraz chyba minus jeden. Jestem ubrany w ciepłą kurtkę, bo no są w pomieszczeniu, ale jest zimno, tak powiem. Jutro sobotnie obowiązki są. Będzie wyrzucanie obornika, no, nie wiem, może podłożę muzykę. Jakoś to tam schowuję. No to już sypuję tak, po prostu. Nie ma co odmierzać. Dobra, zamykamy. U tego królika wyrzucam co dwa tygodnie. No bo ponieważ on ma dość dużą klatkę i
nie trzeba mu tak często rzucać. No ale tym już samicom co tydzień wyrzucam. No bo są małe klatki, samice są duże. W ogóle. Tu to to? Nie. Rozwalone. Nie, myszy czy coś? Nie wiem, nie miałem tu. Chyba myszy. Znowu. Tak, znowu myszy tam sobie popi. Znowu są myszy. Trzeba znowu wytępić stąd. Trutki podostawiać. Tak nie może być, że tu będę miał mysz. To już chyba wiem, kto to zrobił. To potargał, ale dobra. Tu się mieści 0. Jak to jest napisane? To jest, nie, 0.21. Nie wiem, jak to jest napisane. Dobra, to jest tyle. Gdzieś nie doda się do dość długo, będzie się dorzucać. Więc mówię, kot przyjdzie, niech on tu zostanie, niech te myszy tam wytępi. O, są tam, za tymi deskami tam w środku. No i to tyle. Łapkujcie. Zapraszajcie znajomych na mój kanał. Piszcie co do tych samiczek jako samca. Ja jeszcze w opisie tam napiszę. Dodajcie na stapie. Jak ktoś ma, to dodawać. Też będzie wszystko w opisie pisane. Jak będą pytania, to w niedzielę live, jak nie, no to jutro. Jutro są będzie obowiązki. Myślę, że tak o 12 live koło, no, kiedy koło 13 też będzie. No i dobra, to już jest tyle. 12 minut, więc na około 2 godziny, półtorej będzie mi się to ładować. Ja się z wami żegnam. Komentujcie, łapkujcie. Cześć!